Fantastyka w komiksie, komiks w fantastyce prezentuje w sumie 27 plansz. Organizatorem wernisażu jest Wieluński Dom Kultury. U nas bardzo dużo jest zajęć plastycznych. Biblioteka, wiadomo, służy czytelnikom. Komiks łączy te dwie sztuki, więc postanowiliśmy to wykorzystać. A skąd w ogóle pomysł na taką wystawę? Od kilku lat współpracujemy z organizatorami Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. To jest największa tego typu impreza w Europie Wschodniej. Dostaliśmy propozycję zorganizowania wystawy towarzyszącej tegorocznej edycji. W tym roku odbywała się 24. edycja w październiku. Natomiast towarzyszyły jej wystawy, tych wystaw zorganizowano kilkanaście, tak naprawdę w dużych miastach. To Łódź, Toruń. Z Torunia pochodzi kurator tej wystawy, Wojtek Głowicki. On zresztą jest organizatorem wszystkich wystaw związanych z Międzynarodowym Festiwalem Komiksów i Gier. Mieliśmy do wyboru różne wystawy. Zdecydowaliśmy się na razie na fantastykę, ale myślę, że to nie koniec, ponieważ będzie też możliwość obejrzenia innych wystaw. Chciałabym, żeby do nas zawitał chociażby słynny Tytus, czy też kilka innych jeszcze wystaw związanych chociażby z PRL-em. Słynny Kapitan Żbit, myślę, że to jeszcze przyszłość. Ekspozycja zawiera próbki komiksów od całkowicie fantastycznych, przedstawiających niezwykłe światy, poprzez komiksy prezentujące superbohaterów, ale również historyjki nietypowe, ukazujące księżniczki i nimfy. Nie zapomniano także o doskonale znanych postaciach z Gwiezdnych Wojen, sagi George'a Lucasa. Jest to prostsze niż czytanie książki, ponieważ fabuła jest bardziej zrozumiale napisana i na przykład ja w książkach nie lubię długich i rozciągłych opisów, a w komiksie jest to po prostu szybko, dość opisane i po prostu akcja jest dość wartka. Młodzież zespołu szkół numer 2 obecna podczas otwarcia wystawy miała możliwość dowiedzieć się czegoś więcej o tym, jak powstaje komiks, od samych artystów zaangażowanych w Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier. Nasz festiwal jest nie tylko w Łodzi, ale rozlewa się coraz bardziej na region i na pewno nie jesteśmy tutaj ostatni raz. Będziemy tutaj robić i wystawy, i warsztaty, myślę, też i w przyszłym roku, zwłaszcza, że mamy 25. festiwal w przyszłym roku i będziemy chcieli zrobić go dosyć hucznie. Natomiast co o komiksie? No, komiks na pewno jest bardzo mocno związany, po tej wystawy, bardzo mocno jest związany z fantastyką. Zwłaszcza, może nie zwłaszcza, ale też w Polsce, bo tak jak na tej wystawie zresztą sobie ją jeszcze będziecie mogli dokładnie zobaczyć, jest wiele rzeczy z polskiego komiksu z lat 80. i 70., kiedy było tych polskich rysowników niewielu. Natomiast bardzo duża ich część właśnie zajmowała się tworzeniem komiksów fantastycznych. Kolejnym etapem komiksowego projektu były warsztaty tworzenia komiksu zorganizowane w Wieluńskim Domu Kultury. Ponadto placówka ogłosiła konkurs pod hasłem Wieluń Miasto Fantastyczne. Wystawa w Bibliotece Miejskiej czynna będzie do 13 grudnia. Na obszerną relację z tego wydarzenia zapraszamy do Kulturalnej TV-ki za tydzień.